pięknie Was witamy w dzisiejszym odcinku koncertu życzeń Stella. Dorota Kochman, Małgorzata Steller-Furmaniuk. Gosia, wiesz, którego dzisiaj jest? Wiem, dzisiaj 20. Ciekawe, czy nasi widzowie też o tym wiedzą. 20 stycznia, to jest Światowy Dzień Śniegu. No właśnie, my Was zachęcamy, co byście z tego śniegu skorzystali, bo to zimę mamy w pełni. My się dzisiaj wybrały na lodowisko, bo ostatnio Jacek był na Kuligu, to my zaś kapeczkę lodu i lodowisko w Cieszynie dzisiaj żeśmy odwiedzili, a to są same sportowe emocje, słuchajcie. Te zabawy na śniegu i na lodzie to dają takie adrenaliny, że się człowiek rozpala do czerwoności. Kiedyś miał ostatnio na szłapach swojaki, wiesz, narty, łyżwy, Dorota. Przyznaj się tu przed widzami. Właśnie, chyba sanki najprędzej. Ale Gosia, do ciebie dzisiaj założym po 15 latach łyżwy. Tak, będzie specjalny odcinek. Słuchajcie, ale zapraszamy nie tylko na lodowisko, chociaż mają tu super warunki. Posłuchajcie, korzystajcie z tej zimy, korzystajcie ze śniegu. Bierzcie te dziecka, wygłupiejcie się w ten dobry czas. Przed nami jeszcze ferie, nie wiadomo czy będzie śnieg, ale póki co życzymy wszystkiego dobrego i przechodzimy do życzeń. O uwagę prosimy panią Monikę Buczkowską, która wczoraj obchodziła swoje urodziny. Żyj tak, aby każdy kolejny dzień był wyjątkowy i satysfakcjonujący. Wypełnij każdą chwilę tak, aby potem wspominać ją z radością. Czerp energię ze słońca, wiatru i kapiącego deszczu oraz uśmiechu bliskich. Znajduj sobie szczęście i entuzjazm. 100 lat życzą dziewczyny z Koszalina. Już jutro, 21 stycznia, swoje urodziny obchodzi pani Elżbieta Czyż z Goleszowa. I dla niej również serdeczne życzenia. Życzymy Ci, aby wszystkie plany, nawet te wydające się abstrakcyjne, udało się zrealizować. Szczęścia, dzięki któremu te zamierzenia będą realne. Zdrowia, które pomoże Ci w ich realizacji. Pieniędzy, bez których nawet te najwybitniejsze są niczym. I przyjaciół, z którymi te sukcesy będzie można dzielić. Tego życzą koleżanki i koledzy z koła PTTK Ślimoki z Goleszowa. 22 stycznia urodziny obchodzi pani Joanna Mądry z Cieszyna. Najlepsze życzonka, dużo zdrówka, słonka, humoru dobrego i życia kolorowego i wielkich wrażeń przy spełnianiu marzeń. Tego również życzą koleżanki i koledzy z koła PTTK Ślimoki w Goleszowie. Z kolei 23 stycznia swoje urodziny obchodzi pan Jan Cichy z Goleszowa i tutaj również serdeczne życzenia przesyła koło PTTK Ślimoki. Dziś słońce zawitało, by promykami bukiet Ci dać, tak ciepły i słoneczny, w uśmiech serca przybrany. Szczęście w nim schowało, by radość Ci dawało. Wszystkiego najlepszego! A teraz życzenia dla pani Lucyny Szczepańskiej z Halderbergu. 23 stycznia będzie obchodziła swoje urodziny, dlatego z tej okazji odwagi i sił, by porywać się na cele i zmiany, które z pozoru wydają się trudne, a później wprost wymarzone. Realizacji planów i nowych marzeń i kolejnych natchnień jak fal, które pchają statek do przodu. Długich lat życia, szczęścia, zdrowia i sił, powodzenia w pracy i całym życiu. Spełnienia najskrytszych marzeń, realizacji dobrych zamiarów i planów, pogody ducha, nadziei na lepszą przyszłość oraz wszelkiej pomyślności życzy mama Urszula ze Skoczowa. I kolejne życzenia płyną do Istebnej, do pani Małgorzaty Gazur. Z okazji urodzin życzymy Tobie samych tylko szczęśliwych dni w życiu. Niech łzy smutku nigdy nie spływają po Twoich policzkach, a radość niech przepełnia całe Twoje serce. Życzymy Ci dużo zdrowia, radości, uśmiechu, pogody ducha i miłości najbliższych. Wspaniałych przyjaciół, spełnienia najskrytszych marzeń. Również tych na turystycznych szlakach. I te życzenia również z koła PTTK Ślimoki z Goleszowa. I jeszcze jedne życzenia od Ślimoków dla pana Marka Wałacha z Cieszyna. Kiedy swojej urodziny będzie obchodził 26 stycznia. W dniu Twych urodzin każdy szczęścia Ci życzy. My, korzystając z tej sposobności, życzymy Ci szczęścia i pomyślności, by to, o czym marzysz, się spełniło, a serce, które kochasz, by przy Tobie było. Wszystkiego dobrego. I jeszcze jedne wyjątkowe życzenia dla pani Katarzyny Wojtkiewicz. Wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, pogody ducha
i spełnienia marzeń, szczególnie tego jednego wyjątkowego o pójściu na pielgrzymkę. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin i serdeczne pozdrowienia od całej redakcji portalu OX.pl. Małgosia, wszystko fajnie i no nam tu życzeń zabrakło takich najważniejszych. To prawda, wiecie, 21 i 22 stycznia to jest ważna data. Dokładnie tak, słuchajcie, chyba żeście sobie kapkę zapomnieli o tych najważniejszych, czyli o babciach i o dziadkach. Wszystkim babciom i wszystkim dziadkom ze Śląska Cieszyńskiego życzymy wszystkiego co najlepsze, pociechy z tych wnuków, co by nie zapomniały w tym zabieganym komórkowym, facebookowym świecie. Mamy nadzieję, że Facebook wam przypomni, że jest dzień babci. Tak, przede wszystkim dużo zdrowia, radości, błogosławieństwa Bożego do naszych osobistych babć i dziadków. Ja przesyłam uściski do Koniakowa, do mojej babci Zośki. A ja przesyłam uściski do babci Irki z Ustronia i do babci Geni z Podłańcuta. Także kochani, wszystkiego dobrego dla tych naszych seniorów, dla wszystkich babć i dla wszystkich dziadków. Zapraszamy do naszego oczywiście redakcyjnego maila życzenia@ox.pl. Przysyłajcie, czekamy na wasze życzenia. Wszystko za darmo. Dokładnie tak. Być może w przyszłym odcinku tych życzeń dla babci i dziadków już po święcie będzie kapka więcej. Zapraszamy. Do liczymy widzenia. Na was. Łowiec pilnuje, co by nie słyszał.